Cześć, to Janusz Cebula. Dzisiaj będę robił wasze wyzwania, a jeżeli macie jeszcze jakieś wyzwania dla mnie, to napiszcie je w komentarzu pod filmem. Siema, co, dołączyć się chcesz? Pani się chce dołączyć? Ej, dziewczyny, mogłybyście mi plecy olejkiem natrzeć? No to chodźcie. Cześć, co tam? Nie wiem, no ja tu pierwszy zarezerwowałem, od razu mówię, nie? Więc... Fajne wakacje, nie? A jak? Elegancko, trochę słońca nie ma, ale tak to fajnie jest. Fajnie się pływa, nie? Co się? No fajnie, fajnie, ja nie narzekam. Po co to nad morze jechać, jak można tutaj popływać? Ale to możecie się dołączyć tutaj. No, no posiedzimy sobie. Jakiś gościu tam chyba z kukurydzą chodził. Tak miło opał. Ale taka bryza jest. Ja nad morzem prawie, zamknę oczy, to sumna jakiś fal. No tak, no i chciałem pojechać sobie nad wodę właśnie. Po co ja będę jechał ileś kilometrów na paliwo tracił, jak mogę sobie tu przyjechać? Dzień dobry. Przejdzie mocno. Relaks, państwo przerywają. Trudno. Dzielnie nagrywają nas z każdej strony. No tak. No, będzie pan miał na pewno odsłon więcej. Ewy, tu jedzenie zamawialiście? A bym się chyba w dupach poprzewracał, żeby tyle za jedzenie płacić. A wódkę to ja zawsze swoją noszę i tym bardziej. 4 zł za szota, to żeby się napić, to 4 dychy trzeba wydać. A tu bardzo pana przepraszam, ale proszę odejść. Ale czego? No to jest ogródek lokalu, także nic pan nie zamówił. Się dziwią, że ja swoje jedzenie przynoszę. Jak ja czekam tyle, kelnera nie ma, to aż muszę swoje przynosić. Dobra, już się najadłem. Dziękuję za gościnę, przyjdę następnego dnia. Do widzenia. Dobry? Ile gałka? 4,50. O kurna, ale drogo. A jakbyśmy zrobili tak, że ja bym zrobił zdjęcie z tym lodem i wstawił na Instagrama, to dałoby radę za darmo? Bym was oznaczył w barterze. No, no przed chwilą byłem w piekarni, to bułki tak dało radę. Dobry, można prosić ketchup? No ile pani da? Dziękuję. 90. Hej, macie ketchup może? Przecież kropelka, nie? Ja mogę też poprosić? Dziękuję. To dzięki wielkie. Właśnie, co za czasy trzeba zbierać. A frytki to z ziemniaków? Nie, bo ja to tylko z kartofli jem, to nie. Może pani jeszcze tych ketchupów trochę dać? A co pan chce? No tak. Chce napełnić? No. Nie, bo pan napełnia sobie butelkę. No tak dieta to. Nie, proszę. Czego nie brać? 59, zapraszam. A to ja frytki mam tam. Piękne kwiaty dla pięknej kobiety. Nie, dzięki. Proszę bardzo. Specjalnie wybierałem. Dwie sekundy. Podobają się? No bardzo. To może jeszcze do kolekcji taki egzotyczny owoc? No nie. Dobry, panowie, do sprzedania mam pyszne, egzotyczne owoce z Ameryki Południowej. Co? Ej, owoce egzotyczne z Ameryki Południowej do sprzedania. Jakie to z Ameryki Południowej? No jak, z Ameryki Południowej owoce. Słodziutkie można spróbować. Ile za jedno? 10 groszy. 10 złotych? 10 groszy, 10 złotych. Coś ty człowieku oszalał? Tam ci za cebulę dał 10 złotych. Owoce, owoce do sprzedania, egzotyczne, tanio, prosto z Ameryki. Nie chorujemy, nie wiemy taką. Nie? Mi powiedzieli, że to owoce są.
No owoce. To ci tak napierdolił. Ja za tą siatkę to 40 zł zapłaciłem. Gdzie? No tam jakiś był na targu i powiedział, że to owoce. Normalna cebula. I się nie znasz na cebuli? To cebula jest? Nie wiem, bo ja nie jadłem nigdy. Dobry, przy pani, owoce egzotyczne mam do sprzedaży z Ameryki. Słodziutkie, do ciast można dodać, do deserów. Ugryź się, zobaczysz jaka jest słodka. Ugryź się dobrze. No słodziutka. Słodziutka? No tak. No jest, taka jest słodka. To cebula, oszukały mnie. Ale to cebula jest. Cebula. 40 zł to ci cały samochód kupił o tej cebuli. Tak? Pan może chętny owoce do kupienia, do sprzedania. Słodkie. Ale ci w pół zarobiłem, załadowały. Ty masz rodziców? No mam, czego mam, nie wiem. Każdy ma dwóch tatów albo dwie mamy. W domu co? No w chałupie. No tak. Niech to cię opierdzieli, matka albo ojciec cię opierdzieli za. To zobaczymy. Lepiej się nie przyznać. Owoce, owoce prosto z Ameryki, tanio, tanio, słodkie owoce. Dobra, to jest... Złoty, bo za 5 cebul. 8. Ja bym poczekał. Ugryź ty. No to, gryzłem przed chwilą. To ugryź, nie bój się, nie otrujesz się. No dobre. No. Tylko matce nie mów, że tak się dałeś wrogi pierdolnąć. No. To jest zwykła cebula. To nie, lepiej nic nie będę mówił, bo jeszcze mnie oleje. To jest zwykła cebula, za nią mógłbyś zapłacić 5 zł. Chłodza. Pana, no taki obrany pan chce? Za skórki nie będę płacił. $74. Dzień dobry. Ja w sprawie tych sal. Na ile to osób? Ile procent, tak? Sal? Nie, no ile, na ile osób, bo ja mi potrzeba tak na 350. Ale nie rozumiem. No, napis salę, to mi potrzeba właśnie salę. Salę. No i wynająć chciałem tak na 350 osób. Wrzesień, październik. Ale jaką salę? U nas tutaj w chałupie? No nie wiem, no tam napisane sale jest to. Ale o jakie sale pan? No takie sale na przyjęcia. Ale pan gdzieś to przeczyta, czy o co? No tutaj napisane sale jest, no to myślałem, że to właśnie tu. Nie, to jest wyprzedaż, także nie, nie mamy żadnych sal. A to są wyprzedaż. Chodzi o to, że sale to jest wyprzedaż. A sale sprzedajecie? Sale, czyli wyprzedaż na ubrania, bielizny i inne produkty. Naprawdę to tak dziwnie napisane. Myślałem, że sale do wynajęcia, bo ja sali potrzebuję. Nie, sale to jest wyprzedaż. Aha. Dziwnie, nie wiem, ja tam niemieckiego się nie uczyłem, to przy wejściu. To jest sale po angielsku wyprzedaż. Naprawdę? Tak. O matko. To nie jest wynajem sale. Myślałem, że wynajem właśnie, bo napisane sale, to chciałem wynająć. Na co się to w kubki bawić, wziąć swoje ten... Naładować i będzie, nie? Dobry, wiedzą może pani, gdzie tu się mocz do analizy zanosi? Mocz do analizy? No tak. Tyle tego moczu? Z nocy. To ze szpitala czy skądś? To o tu jest. Tu jakieś. Była ta. Jakaś przychodnia gdzieś tutaj. Moczu. No bo pan pewnie sprzedaje, tak? Bo wiem, że ludzie na szczepionki dają, no nie ważne. Nie, no. Dobry, bo ja może do analizy przyniosłem. Ale my tylko do 11 przyjmujemy. Aha. Do analizy. Ale takie się nie przynosi. Nikomu. Nie? No gdzieś taki pojemnik. A to dobowa zbiórka miała być, czy co? Ja słyszałem, że nocny ma być, a ja o 6 dopiero poszedłem spać, to nie wiem, czy też się nada taki. Ja dam panu pojemniczek na moc. Powiedzieli to? Panie, to o taki słoiczek. Słoiczek trzeba w aptece kupić, słoiczek specjalny, nie przyjmą panu. Tam o taki kupuje się pojemniczek w aptece, tam grosze. Kosztuje. Tak? Proszę pana, normalnie do analizy przynosi się próbkę pierwszego moczu z nocy. Tutaj, w takim pojemniczku, nie więcej. A, tyle nazbierałem, niepotrzebne. Do 20 groszy płacić, jak za darmo można butelkę wziąć. Ale nie przyjmą panu, nie? Bo powiedział, że tam są zarazki. A to może i tak, no tak, bo to ze śmietnika. No dobrze, to dziękuję.
Prócz wyzwań napiszcie też, która scena Wam się najbardziej spodobała. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmami, które dodaję zazwyczaj w niedzielę. Do zobaczenia niebawem! Cześć!